26, ty, ale... 26 lat prezent musi być, no jak tortu nie weź, mamy, wyłącz jej baterię, wyłącz baterię. Nie. Wyłącz jej, bo nie wiem, że ona jest na baterię, bo to wystarczy. Słuchajcie, 26 lat minęło od tego pierwszego. Patrzę na ciebie, ale to do taty powinno to skierować. Właśnie. Właściwie, że patrzę na Beniamina, bo tak mi hipnotyzuje. 16 lat, 26 lat. No to jest... a on jeszcze wtedy nawet równowagi na nocniku nie złapał. Ale ja czułem to połączenie już wtedy z tą płytą, wiesz. Bo tyle samo jakby lat, wszystko jest to samo. Nocniczka. Tak, was słucham, ale a propos równowagi, to chyba pojawienie się Beniamina dało taką równowagę twojemu życiu, nie? Wtedy jako, wiesz... No Beniamina i Emanuela, nie, Emanuela, tak. No oczywiście pozdrawiamy, żeby nie było, wiesz. No właśnie. No. Pozdrawiamy. Ale właśnie jak dwa, wiesz. Bardzo ważny, piękny przyjaciel mój i tak samo zresztą jak Benia, no co ja mam powiedzieć. Ale on jest zawsze taki? Zawsze jest taki kochany tatuś? Czy w trasie zawsze się trochę spinacie? Bo ja słyszałam, że jesteś wybuchowy, Robert, że w ogóle, wiesz, impulsywny, ale... Dla głupich. O. To jest tak, taki rodzaj alergii swojej. Taki rodzaj alergii mam, że jak głupich ludzi widzę, to jestem wybuchowy. A no tak, rozumiem, nas to nie dotyczy. Chociaż też wiesz, za... tylko chwilowo, nie? Bo później zaraz wybaczam, myślę sobie, no tacy są, to trudno. A jak z tym trupkiem jest? Bo słyszałam, że po koncertach to tata trupek dochodzi do siebie, wiesz. No. Każdy chyba muzyk, który wypruwa z siebie flaki na... Teraz oficjalny ton. Nie mów tego. Flaki wypruwają tylko niszowi artyści. A, no to masz rację. Przepraszam cię. Ale ci, którzy się spocą na koncercie, to wartościowi są ludzie w zespole zazwyczaj. Pozdrawiamy muzyków, bo spoceni byli, jak ich spotkaliśmy. I wtedy oni są zmęczeni i rzeczywiście wracają trochę na trupa czasami. Aha. Ja, ale wiesz, do czego zmierzam, że 26 lat, jak pamiętasz te pierwsze koncerty, wiesz, to jest inna energia, nie? Już troszeczkę jest inne podejście do... Ciało też inaczej reaguje, więc ile potrzebujesz czasu, żeby się zregenerować? No ale popatrz na moich kolegów, oni w ogóle się nie ruszają, jak stoją na scenie. Dlatego być może będę musiał ich zmienić, wiesz? Bo ja cały czas, mimo to, że jestem spocony i zmęczony po koncercie, to fajnie się bawię. A oni stoją i patrzą na mnie, nie? I mówią, ale co ćwiczysz? Rany, żyję mu się jeszcze chce. No i chce się tak, i to jest piękne. I to jest piękne. Ja nic nie ćwiczę, ja ćwiczę muzykę cały czas, całe życie. Właściwie to nawet nie muzykę, sztuka ćwiczę. Sztuka mnie sztuka interesuje. Sztuka życia. Nie interesuje mnie żadne zagadnienie takie stricto... Stricte naukowe. Nie interesuje mnie uczenie się muzyki u profesora, a interesuje mnie studiowanie muzyki. Piękne. Studiowanie muzyki to jest zupełnie coś innego. Mm-hmm. Studiujemy często siedząc przy stole naszym, tak, muzyka. W ogrodzie i gadamy sobie o muzyce i zadajemy sobie różnego rodzaju. Ale tak w dwójkę, pytania. Czy w trójkę, czy w czwórkę? Raczej w czwórkę. W czwórkę raczej. Czyli zawsze Wilczyca Monika jest... Monika zwykle jest, chyba że właśnie jej nie ma. Jest i coś mamy dla niej też. To dla Moniki, czyli dla mamusi i dla żony, bo wiem, że dba, jest, no, zna się na modzie, kocha modę, więc coś fajnego dla niej. A wow. To dla wybranki twojego serca, chyba że dwa mama dostanie. Bo dziękuję, wiesz, bardzo. Z mamą bardzo dobrze trzymać, menadżerką zresztą. Jakie plany na przyszłość, kochani? No bo Sochacze w Sochaczewem, trasa koncertowa, lato, to szybko mija, a wiesz, potem no, jest... No bo nie, bo, zaraz. Okej, okay, Sochacze w Sochaczewem, ja bardzo lubię. Podwarszawskie miasta. Mam w stosunku do nich sentyment. Nie pochodzę z takiego miasta, ale krótko się do nich jedzie. I to jest plus? To jest bardzo duży plus. No ale widzisz, nie zdążyłaś na Mazurka. No, Mazurka bardzo... Chopina dzisiaj degustowaliśmy. O Boże, no ale klient mnie nie zapraszał też z drugiej strony. No. Wiecie, co to mamy coś innego, rzućcie nam. Dobra, uwaga, to dla Matko, was. Matko, czy jej się kiedyś energia skończy w ogóle? 26, ty, ale... 26 lat prezent musi być, no jak tortu nie weź, mamy. Weź, wyłącz jej baterię, wyłącz baterię. Nie. Wyłącz jej, bo nie wiem, że ona jest na baterię, po prostu to wystarczy. Na baterie? To wy macie jakie baterie? Wy w trasie, nie wiem, śpiewacie trochę, jesteście tacy na energetyzowanie, czy raczej skupieni przed? Bardzo różnie. No. Różne dni, różne momenty, różne jakby, wiesz, dzisiaj jest trzeci koncert, więc ja jestem jest bardzo, wakacje? Wiesz, od rana siedzę przy komputerze, gdyby opowiedzieć mój dzień, zjadłem obiad, razem żeśmy zjedli całą rodziną, spokojnie, w ogóle, wiesz, wypiliśmy butelkę wina białego,
fajnie. Jest luz i jakby lubię ten luz. I taką energię zabieramy na scenę. Wiesz, jak wejdę na scenę, myślę 2-3 numery i zacznę się dobrze czuć i zacznę tam rock'n'rollować. Mnie od pierwszego numeru się czuję, no bo to wiadomo. Poczuwam się. Taka nowa energia, młoda energia w zespole Wilki. Kochani, to co? Życzymy sobie nawzajem wspaniałych emocji ze sceny płynących, no bo jak zawsze z wami jest świetnie. No. I trzymajcie się, niech ta wataha cały czas ma ten power, tę energię. Tak jest, żegnamy się z wami właściwie. Szała. Do zobaczenia na koncercie. Pa!